Cześć. Pokój dla świata. Pokój dla świata daje nam Chrystus narodzony. A dokładnie tekst dzisiejszej Ewangelii mówi nam o pokoju Eirene, stąd imię Eirene, w ludziach. En. Greckie słowo en mówi nam o czymś, co jest w, czyli może być jakby między nimi, ale ja zwróciłam na to uwagę, że on musi być najpierw, musi być otwartość w nas na przyjęcie go. Czyli jest to dar. To nie jest coś, co ja sobie wypracuję. To jest otwarcie się i współdziałanie z tym darem człowieka. Rozumiem to tak, że owszem, mogę być ciągle otwarta na pokój z drugą osobą, ale jak ona nie chce zawrzeć tego pokoju, nie może, nie chce, akceptuje to, przyjmuje. Przyjmuje w pokoju. Pokoju oznacza, że przyjmuje i akceptuje w sobie ból, że nie ma tego pokoju, ale przyjmuje go, pokój. To jest także otwartość na wszystko, co przychodzi w moim sercu. Otwartość na bardzo różne stany, które we mnie mogą się rodzić. Pokój to nie jest coś, co ja sobie zaprowadzam, więc ja muszę w jakiś sposób czuć. Nie. Rodzi się we mnie czasem może emocje nieprzyjemne, których nie lubię, ale obejmuję je, przyjmuję, tak jak innego człowieka przyjmuję w tym, że nie jest taki, jak chcę. Tak samo muszę siebie przyjąć w tym, że nie jest taki, jaki bym chciała, jaki bym sobie wymarzyła. On jest taki, jaki jest. Jestem taka, jak się dzieje właśnie. Czy jestem gotowa się pogodzić z tym? Czy jestem gotowa przyjąć pokój Boży i powiedzieć sobie, to wszystko we mnie jest. Ale ja, przyjmując ten pokój, mam pokój w sobie, dopuszczając to wszystko, czyli jednocześnie odczuwam to wszystko, ale jednocześnie mam inną perspektywę, jego perspektywę, że to, co się we mnie dzieje, jest objęte jego pokojem. Jak ty to rozumiesz? Podziel się ze mną. No i narodził się, naprawdę się narodził w nas, w ludziach, w świecie. Cześć.